prawo człowieka do ochrony, do czystego środowiska i do informacji o ochronie środowiska jest gwarantowane i przez konstytucję, i przez międzynarodowe konwencje. No, nawet doczekało się oddzielnej ustawy w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest to obszar dosyć ważny, dlatego że dotyczy takiego naszego otoczenia, czegoś, z czym się spotykamy na co dzień, co jest ważną częścią naszego życia. W naszym dobrze rozumianym interesie jest się tym interesować i sprawdzać, czy to powietrze, którym oddychamy, jest czyste, czy ta woda, którą pijemy, jest czysta i czy te drzewa, które nam dają tlen i cień, czy one jeszcze za chwilę będą rosły w tym miejscu, gdzie rosną. Wszystkie te informacje możemy zdobywać sami, są to informacje publiczne. W Polskiej Zielonej Sieci mamy różne organizacje i różnymi rzeczami one się zajmują. Myślę, że na przykład ciekawym programem jest program ochrony drzew i alei przydrożnych, który prowadzi Fundacja Ekorozwoju. Ale też współpracujemy z organizacjami wyspecjalizowanymi właśnie w postępowaniach takich kontrolnych, odwoławczych dotyczących ochrony środowiska. Organizację Client F, skupiającą prawników, myślę, że na pewno warto polecić jako taką organizację bardzo, bardzo na wysokim poziomie eksperckim, która jest w stanie brać udział w różnego rodzaju postępowaniach. No, organizacje lokalne, które skupiamy, bardziej też oczywiście działają lokalnie, czyli do tych naszych organizacji trafiają ludzie zaniepokojeni tym, że ich park jest wycinany, ich las jest niszczony, czy na przykład budowana jest jakaś tama na rzece. Także szerokie spektrum działalności. Organizacja, w której ja pracuję na co dzień, zajmuje się akurat edukacją ekologiczną, także staramy się przekazywać dzieciom, młodzieży wartości takie proekologiczne. No, między innymi po to, żeby byli w stanie za chwilę chronić tę przyrodę i skutecznie się dowiadywać, jak to robić. No albo namawiać swoich na przykład rodziców do sprawdzania, do działania i do ochrony przyrody.